Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, turniej Player League. Gramy 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika, 9 rund. Mamy 113 osób. W tym momencie pewnie troszeczkę jeszcze dojdzie, ale około setki się będzie trzymało. I są arcymistrzowie, i są mistrzowie międzynarodowi, i olimpijczycy, i medaliści mistrzostw Polski. Nawet wicemistrzyni Polski jest Klaudia Kulon i są też no, zawodnicy, którzy zaczynają swoją przygodę, widać po rankingach, także zapraszam serdecznie do zabawy i będziemy sobie walczyć. Mam nadzieję, że jakieś fajne partie tutaj powstaną. O, Spencer już wrócił, no nareszcie, musiałem za ciebie tutaj link wrzucić, bo niektórzy się nie, by nie wyrobili. No, no, no. Dobra, dobra, za chwilę zaczynamy zabawę. No, jeżeli tutaj technicznie wszystko pójdzie jak trzeba, to odcinek myślę, że będzie. W ogóle się nad takimi, słuchajcie, odcinkami ze streamów zastanawiałem długo, czy by nie pociąć trochę go jakoś tam. Powiem szczerze, ja nie mam na to czasu, ale jakby ktoś to fajnie mógł pociąć w taki ciekawy sposób, dodać jakieś od siebie, jakieś, nie wiem, znaczki, nieznaczki, nie wiem, coś w tym stylu, ja się na tym dokładnie nie znam, ale to mogłoby być ciekawe. Na próbie bym chętnie spróbował, jeżeli ktoś ma ochotę i potrafi. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Lecimy. Bolek 2010. Ojejku, głos tutaj mamy. Metalowy. Czy ten głos wam przeszkadza, powiedzcie? Ja ten głos za chwilę po tej partii mogę spróbować wyciszyć. Dzięki, Patryku. No to lecimy sobie z gambitem szkockim. To znaczy, ja mam montażystę generalnie, ale może chętnie bym porównał. Ten dźwięk jest przyjemny? Spoko? Serio? Znaczy, mi on nie przeszkadza, ale nie wiem jak wam. Zagramy tak, jak zbiję, to mu kopnę tam. Ja wiem, że to chyba jest niezbyt poprawne. Nie, nie mogę tam kopnąć, co ja zrobiłem. Przecież koniec tutaj broni. Muszę wybić. Pion mniej, ale jakiś rozwój tutaj istnieje. Spróbujmy zaatakować tego gońca, za chwilę go palniemy. Okej, okay. Tu skoczek E6, sobie gońca wycofamy. Dobra, no tutaj chyba palniemy tego gońca. Para gońców zawsze będzie mocna, a tutaj mamy też strzał na D6. Od razu jest strzał na D6. Chyba materiał leci powolutku. Grze D8? To tutaj? Czujesz się jak na ASMR? No właśnie, szachy ASMR. No, ciekawe. Ciekawe. A to jeszcze troszkę mogę podgłośnić. Mój przeciwnik, moi drodzy, to jest Bolek. Wyobraźcie sobie, że ja go uczyłem grać w szachy 2 lata, jak chodził jeszcze do przedszkola. Dacie wiarę? Serio. No już jest trochę starszy, coś tam w te szachy zaczął sobie grać, więc... Ale to jest niesamowite, przecież dzieciaka uczyłem posunięć pionami. No, niestety, czas leci. Dawno to było. Będzie materiał. Moja partia z przedszkolakiem. Nie, no, już nie przedszkolakiem, oczywiście. No tu atakujemy hetmana, atakujemy skoczka, atakujemy wieżę. O, tak nie chodzi. Tutaj, no dobra. No nie, no panie Bolek, no jaki remis, jak tutaj poleciał skoczek. Uczucie fajne, takie. Nie wiem, co mam w sumie powiedzieć. Ojejku, ojej. Figurki, figurki, za szybko. Zawsze był szybki. Ile ma teraz lat? 10, 11 chyba? No to takie 5 lat minęło mniej więcej. Ten dźwięk w ogóle, powiedzcie, jak z tym dźwiękiem? Koniec partii, dobra. Bolek się poddał. No cóż, punkt zdobyty. Aha, 11, spoko, bo w roczniku. Zmienić. Zmienić te. Ja tutaj. Ojej, żebym ja tylko przypadkiem.
Żebym ja, wiecie co, przypadkiem nie zrobił. A powiedzcie mi, czy teraz mnie słyszycie? Czy teraz mnie słyszycie? Bo ja wyciszyłem w ogóle kompa. Dajcie znać. To nie będzie dźwięku w ogóle słychać. Słyszycie. Ok. To teraz jak się rozpocznie runda, to chyba nie będzie słychać tego dźwięku, więc nie muszę nic tam zmieniać. Słuchajcie, jestem na drugim miejscu aktualnie, więc nie przechodzę do Hetmana Płock, Kamilu, więc już jest załatwiona sprawa. Więc mamy już to z głowy. Wiesz, Patryku, i nieźle, i nieźle w tym wieku taki ranking, bo powiem tak, każdy ma swoje tempo rozwoju w szachach i trzeba to uszanować. Niektórzy dynamicznie się rozwijają, niektórzy wolniej, ale stabilnie. To też jest, myślę, że istotne. No, w moim przypadku też było tak, że w miarę to szło powoli, powiedzmy. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. No, czasy są teraz troszkę inne, bo jest więcej materiałów dostępnych, trenerzy, to szachy są bardziej rozpropagowane niż jakieś tam 30 lat temu. Internet zrobił swoje przecież, dużo jest książek pisanych co chwilę. Także to też jest teraz ciutkę łatwiejsze. O, zapomniałem, że mam herbatkę, także cyk. Sąsiadów moich słyszysz? Nie, to chyba wodę z kranu ewentualnie. Dobra, działa. Co to jest NM? National Master, czyli mistrz krajowy, taka kategoria w szachach. No tak, dobrze Patryku mówisz, że nie każdy będzie Magnusem. Oczywiście, że tak. Trzeba takich oczywiście ludzi podziwiać, można podziwiać, ale każdy ma swoje tempo i z szachów myślę, że każdy dla siebie coś tam wyciągnie na pewno. Niekoniecznie trzeba zostać mistrzem świata. Zobaczmy partię tutaj kolejną, znaczy rozgrywaną. No, Kamil Dragon już ma dużą przewagę. Tutaj zobaczcie, trzy figury. Wieża aktywna. No, w sumie wszystko jest porówno, ale tutaj czarny chyba się dobiera do przeciwnika. To partia jeszcze trwa. Jeszcze może trwać sporo. Jakiś skoczek na D3, goniec aktywny. Tak sobie to oceniam oczywiście. Aha, bo mam tutaj ocenę. Nie, ja tą ocenę wyrzucę, żeby nie było tak łatwo. Pierwsza wygrana jest dobrze, super. A, wybacz, faktycznie wieża mniej. Oj, nie zwróciłem uwagi, widzicie. Schematyczne myślenie to też czasem przeszkadza, bo myślałem, że tutaj jest... No tak, no masz rację, wieża. Wieża mniej. No to dobra, to chyba nie ma co patrzeć. Zobaczmy tutaj. Tu się partia już skończyła. Zobaczmy Klaudynę. Gra czarnymi, figura więcej, teraz już dostrzegłem. Figurka więcej. Cóż tu można grać? Cóż tutaj można grać czarnymi? Myślę, że wyprowadzać figury. Skoczek C3, ładnie zasłonięcie czarnopolowego gońca przede wszystkim. Żeby było z głowy. Nawet czasem można oddać pionka i skoczka za gońca takiego w takiej sytuacji, gdy mamy jakąś tam przewagę. Ciekawe, czy Klaudia wbije męskiego GM, ale życzmy jej tego. To jest trudna sztuka oczywiście, ale... Życzmy. Klaudia z kolei ma męskiego mistrza międzynarodowego, to co mnie interesuje. O właśnie, tutaj się posypały figurki.
Myślę, że tak. A nie, inaczej. Tutaj będzie bicie. Tutaj leci. A C8. A to jest wieża. Dobra, wieża mniej. To też myślę, że nie ma sensu już oglądać w tym momencie. Jeszcze jakieś partie trwają? No trwają. Sprawdźmy sobie tutaj. A może tę partię? Tak, ci Gorindzie, jest link do turnieju, ale nie wiem, czy się uda ci zarejestrować. Może tak. Może się uda. I M to już więcej niż WGM? Chyba nie. Nie, chyba nie. Chociaż powiem szczerze, deal. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, jak to jest z tymi kobiecymi kategoriami dokładnie na tym etapie. Nie, no WGM wydaje mi się, że jest wyżej. Musi być WGM wyżej. WGM to samo co IM? Może? Może nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. Zgłupiałem teraz, aż później to sobie sprawdzę. No tak, tutaj widzimy, że zawodnik Bociak 1, 2, 3 walczy do końca. Zobaczcie, jak figury nie stukają, to może taki mniejszy stres będzie w grze. Co wy na to? Spróbujemy. No tak, tu król musi się poruszyć, tu ewentualnie i tam dorabiamy hetmana. Oczywiście. WGM ma 2400 i M ma 2450. A, to i M jest wyżej. Proszę, proszę. No nieźle. Jest to bardzo możliwe. No właśnie. Oj, wyjdź, ale bym nacisnął i miałbym po turnieju. Muszę uważać na tym czeskomie. Z tą opcją wyjdź. Już tam nic nie będę klikał za dużo. Okej. Patrzę tylko. InfoSzach chyba nie streamuje. Teraz jakieś problemy tam InfoSzach miał. I nie wiem, co się wydarzyło, szczerze mówiąc. Okej. No jakieś może techniczne problemy. Dokończyłeś partię, co dalej? Czekamy na kojarzenia drugiej rundy, aż wszyscy skończą, bo to jest Szwajcar. Wszyscy muszą skończyć swoje partie i przechodzimy do rundy numer 2. Grałeś klasyczną z Henrykiem Budrewiczem. Jestem naprawdę pod wrażeniem twojego krewnego. Nie wiem, czy to jest mój krewny. Mam kontakt z panem Henrykiem, ale nie wiem, czy to jest rodzina. Trzeba było pogrzebać w korzeniach. Ciężko powiedzieć, więc. Tak, ale znamy się, znamy się. No super facet, nie? W tym wieku jeszcze taka sprawność intelektualna, fantastyczna. Genialny człowiek. No, jestem dumny, to samo nazwisko przecież nosi. Znaczy, przepraszam, to ja to samo nazwisko noszę, więc ja się czuję tutaj zaszczycony. Czy czekam na kolejną rundę? Tak, czekamy na kolejną rundę, tak. Remis z 1500, a ja mam 700. Ła, nieźle! Widzisz, Dave, no to jest to właśnie. Trzeba się cieszyć z takich małych momentów. Ja postaram się, słuchajcie, obiecałem sobie wewnętrznie, no już powiem publicznie, że jak będę przegrywał partię, to postaram się to zdusić w sobie, tą złość sportową, bo za dużo tego ostatnio było, a jednak nie na tym to polega, żeby się denerwować. No, po prostu trzeba przyjąć to na klatę i tyle. O, mamy pozycję dwa pionki przy bandzie i to jest teoretycznie wygrana, ale biały musi bardzo uważać, bo tutaj różne jeszcze rzeczy mogą się dziać. Trzeba pionami próbować iść do przodu, oczywiście, tak? I spychać króla potem wieżyczką jakoś. Tam najlepiej wieżą z daleka gdzieś. Ewentualnie gdzieś się przesłonić. No właśnie, tutaj biały w ten sposób kombinuje. Biały, zobaczcie, ma 10 sekund, więc jeszcze trochę. Jest 84 jest bardziej żywy niż w wieku 20. No widzisz, no tak, to jest, że tak powiem, stara gwardia, tak bym powiedział to. Mam nadzieję, że to brzydko nie brzmi. Oj, podstawka. Nie wziął pionka na G7. Tfu, wieży nie wziął, przepraszam, pionka. Nie wziął. I tutaj. Nie. Tak. Tutaj wygrywa. Aj, nie tu, niepotrzebnie. H7 już wygrywało. Było łatwiej.
Tutaj wystarczy królem zejść tędy, tędy i tu sobie schodzić. Tu, tu, tu i tu sobie schodzić. I potem ta wieża jakby stała sobie tutaj, dałaby szacha, te pionki by doszły same. Dobrze mówię? Nie mówię dobrze. Mówię dobrze. Dobrze, dobrze. Tak by było. Wygrywałem z graczami 1500-700 i ja mam 700 z groszem. Dlaczego nie mogę wbić więcej? Regularnie trzeba wygrywać. No zobaczcie, to może być remis. To może być w tym momencie remis. Król się oddali od pionków, a wieża przytrzyma. I co teraz? Tu nie można. Nic nie daje. Tutaj trzeba było grać. Tu trzeba było grać. Król G8, H7 wygrana. Oj, teraz czarny może przytrzymać. Tutaj. Nie. Z tyłu trzeba trzymać wieżę. Koniecznie z tyłu. Tutaj, tutaj i trzymasz tu wieżę na G. Na G musisz trzymać wieżę. Koniecznie remis, ok. Remisem tam się partia skończyła. No i czekamy, słuchajcie, na drugą rundę. Druga runda wystartowała. No tutaj berserków nie ma. Adalan 7. Nie znam. D4. No to co? Gramy D5, nie? Spróbujemy sobie zagrać D5. Goniec F4, czyli taki jakiś Londyn tutaj się szykuje. Skoczek F6. C4, C5 spróbujemy. C5, ja lubię ten ruch w Londynie. Ok, wyprowadźmy skoczka, za chwilę hetmana na B6. Nie, Krzysztofie, nie gram. Dobra, tutaj poszło. Kasparow chyba grywał gońcem na F5, muszę sobie przypomnieć. Grywał chyba tak, nie, on chyba hetman B6, jak hetman B3, to było C4. Jak on bił, to tutaj. Kasparow taką ładną partię rozegrał z Korcznojem, pamiętam, w Londynie. I to była bardzo fajna partia. Tutaj plan jest taki, żeby zasuwać pionkiem. Trzeba od razu tak zagrać, bo jak zagra tak, to od razu idziemy na B4, wykorzystujemy to, że tu wieża jest na związaniu. Ok, tutaj zdążymy wyprowadzić gońca. Zagrać E6. Teraz muszę B4 koniecznie. Jak tak, to mnie już przyblokuje, a muszę B4. Tutaj zawsze mogę podeprzeć. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Ok. Jak będzie B3, to zbijemy oczywiście. Bicie, skoczek bije. Sprytnie. Więc teraz gramy tak. Jak zbiję tu, to odbijam. Tu goniec broni na B4. Wybił, ok. Moim problemem teraz jest to, że ja nie mam roszady, nie mam złączonych wież, więc jakieś bicie, jakieś B3, za chwilę bicie, może to... Nie, chociaż on nie może jeszcze otworzyć linii, to też jest dla mnie pozytywne w tym wypadku. No i ciekawy jestem, czy jak ta pozycja jest oceniana na przykład przez silnik. Ok, zostało zagrane tutaj. Ewidentnie chce mi skoczkiem zagrać. Gdzie co, zagram tak, żeby tutaj tego pionka męczyć. A jeżeli to... No tak, no trzeba aktywnie, bo jak tutaj, to ja mu zbiję tam. On mi zbije tego, nic skoczek mi nie robi. Wprawdzie F6 jeszcze jakiś by się przydało. Tutaj, tutaj. Dobra, gramy tak i idziemy gońcem stępem na A3. I zdążymy nawet roszadę zrobić. Wieża C2 tutaj pod działko strzela. A tutaj to już mogę chyba tak zbić. Tu grozi, tu grozi. No właśnie. Teraz chyba nawet F6 zagram, wiecie? Poczekajcie, bo ja nawet mogę goniec B2 zagrać, żeby wieżę zbić.
I myślę, że to będzie lepsze zagranie. Chociaż z drugiej strony ta wieża nigdzie mi nie ucieka. Zagramy F6, żeby skoczek mi nie wleciał. Jakieś kontry, żeby tu nie wpuścić. Skoczek wprawdzie może tu zagrać. Ja zawsze mogę wybić i mieć tego pionka więcej. Ta pozycja na pewno też jest wygrana. Zobaczcie, no tak. Tutaj bije z szachem, goniec na D3 i G5 później mamy. No, gońce zrobiły robotę. Londyn został obalony. Nie, no się śmieje oczywiście. Przeciwnik popełnił na pewno jakieś niedokładności w debiucie, dlatego też tak pewnie wyszło. No i B5 robi robotę, nie? Okej. No ale to jeszcze jest walka, jeszcze jest walka. Ten pionek jest nieistotny. Straszmy tutaj tę wieżę. Wieża D1. Tutaj to tak, liczyłem na to, szczerze mówiąc. Dobra. Zwycięstwo udało się. A bez głosu jakoś tak się przyjemniej gra chyba. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, dajcie znać. Jakoś tak bez głosu czuję mniejszą presję. Tak jakby ktoś tymi figurami na żywo faktycznie ruszał. No dwa punkciki są. Ok, jest dobrze. Mamy 114 zawodników w turnieju. Zobaczmy zatem, jak gra tutaj mistrz Polski. Nieaktualny, ale tak. Lepiej z dźwiękiem. Szkoda. Mi ten wygląd bardzo się podoba. Znaczy z komie, taki metalowy. Ale dźwięk właśnie jest metalowy, niestety. Taki dziwny dźwięk. Bez dźwięku też piszesz. No właśnie. Co człowiek, to inna sugestia, inny gust. Skoczek tutaj, no właśnie. I co się teraz dzieje? No. Zaraz, a jak to w figurach stoi? 2, 4. Aha, bo ty białymi gra. No tak, arcymistrz. Podstawka figurki. Jakości. No ale wiesz, na czeską też są fajne turnieje. Oczywiście. Oj, alerty wyłączyłem. Już włączam alerty. Dzięki za wszystkie followy. Zbliżamy się powoli do 4000 followków. Myślę, że bardzo ciekawy wynik. Okej. Okay. Patrzę, że InfoShach chyba ma problemy z transmisją. Nie ma InfoShacha na transmisji na Twitchu w tym momencie. Jest to turniej Playerly, jest to taki turniej promocyjny. Platforma, która oferuje szkolenia. Nie tylko z szachów. Są tam warcaby, jest Go, jest poker, jest bridge bodajże. Wiem, że nawet mistrzyni świata, nasza pani Sadowska, o jej imienia nie pamiętam, przepraszam, z góry, też chyba robi lekcje z warcabów stupolowych. Link już nie musisz wklejać, bo chyba nikt nie może zapisać do Szwajcara. Czy można? Nie wiem, jak można, to jak ktoś będzie chciał, to wkleimy. Dobry wieczór, Kuben, witam cię serdecznie. Platforma, która się dopiero rozwija, aczkolwiek już na rynku istnieje dłużej, tylko zmieniła formę. O, dzięki Olanie za grę. Ze mną przegrać to jak wygrać, to możemy pograć więcej razy. Nie no, dzięki serdeczne. Ojej, Adalanie, przepraszam, źle przeczytałem. No i cóż, przejdźmy może do jakiejś innej partyjki. Kogo by tutaj podejrzeć? Nocny Pako, zobaczmy, jak gra tutaj Marcin Sieciechowicz. No, w tej sytuacji skoczek tutaj chce teraz pionek zagrać na A6, więc należałoby chyba zagrać goniec na A3. Aha, bo tu będą widły, więc nie bardzo. Oj, 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 czy białe tu mają problemy, słuchajcie.
Mogą mieć, bo grozi A6 i trzeba będzie tutaj odbić i ten goniec będzie fatalny, który strzela w swoje piony. Pozycja może być nieciekawa, grozi A6. Można tak luźno pogadać? Pewnie, że można. To czy był kiedyś ktoś z rankingiem 4000? Chyba nie. Chyba takiego zawodnika nie było. Na żywo na pewno nie. W internecie też chyba nie widziałem. No właśnie, tutaj widać, że ta wieża szuka aktywności. No i po wbiciu tam jakaś wieża C7 ewentualnie. No właśnie, białe próbują pewnie tutaj asekurować z tej strony. Jest pionek więcej u czarnych. Teoretycznie jest to technicznie wygrana pozycja czarnych. To jest bardzo prosta. Skoczek D5 jest tutaj piekielną siłą. Jak wieża zagra tu, to pionek idzie. I niekoniecznie tymi pionami musimy maszerować do przodu, absolutnie. Tutaj za chwilę zagramy wieża C8, możemy zagrać G6, goniec, na król na G7 i próbować na wolnej linii cisnąć przeciwnika. No niestety, ta partia jest przegrana dla białych. I może nastąpić tutaj pierwsza niespodzianka. Troszeczkę śledziłem ten turniej, troszeczkę. Zrobił na mnie wrażenie Patecki grający z Nakamurą, to prawda. Zrobił ogromne wrażenie, bo robił takie ruchy, jakie by chciał Nakamura robić, a ja też tak pod siebie troszkę patrzyłem, jakie ruchy bym wykonywał. Naprawdę niesamowicie. Dobry ruch, to jest takie kąśliwe posunięcie, bo jak będzie jakiś taki ruch, to zawsze ten goniec może tam gdzieś przejść na F6 i próbować dać mata, ale to są takie daleka jeszcze droga. I M w końcówce cię poskładał, ale zagrałeś z mistrzem międzynarodowym, świetnie. Gratulacje. Tygodniowa przerwa od szachów jest zła? Na pewno nie. Każda przerwa od każdego sportu jest na pewno dobra. Wiesz, jak zrobisz sobie przerwy 10 lat w szachach, no to stracisz dużo, ale jak zrobisz sobie tydzień przerwy, to możesz dużo zyskać, żeby odświeżyć umysł, przede wszystkim odpocząć od szachów. To jest bardzo ważne, nie? Odpoczynek przy szachach jest szalenie ważny. Wiecie, granie w szachy, gra w szachy przecież jest strasznie wyczerpująca. Ogromnie wyczerpująca. I tutaj zobaczcie, biały znalazł opcję chyba, żeby męczyć czarnego. Może z powrotem wracać i tutaj męczyć. Myślę, że czarne wypuściły tutaj swoją szansę. Wracając do przerwy z szachów, na pewno dobra przerwa jest. Zdecydowanie. Okej. Okay. Dwie rundy za nami. Zaraz ta druga runda pewnie się za chwilę skończy. No, obstawiam, że tu będzie remis, słuchajcie. Chociaż pewnie białe szukają opcji na wygraną w tym momencie. Pewnie takie coś jest liczone, żeby wziąć pionka. No właśnie, no właśnie. A tu jakieś F5, tutaj F6 nawet. Czarne też nie chcą przegrać. A ten pionek jest słabością. Bicie, bicie, dobra. I teraz kwestia, jakieś wyścigi tu trzeba uskuteczniać. Pytanie, czy tutaj, potem goniec. Ja mi się wydaje, że białe tu powinny zbić, żeby mieć jakąś, a jednak zbiły tym. Chcą zachować pionka. Wieża zbije za chwilę tego pionka. Ten pionek poszedł? Może i racja. Skoczek tu jest w stanie zawsze tego pionka zatrzymać. I ten pionek idzie. Już będzie bardzo blisko przemiany. Pionek idzie, potem ten idzie. Wieża B8, dokładnie. No tutaj wieża zagra na B7 i goniec F8 jest planowany. Albo marsz pionkiem. Marsz pionkiem raczej. F4? Po co? Po co to posunięcie? Nie kumam. Zupełnie nie kumam tego ruchu. Chyba niepotrzebne posunięcie. Skoczek. Tutaj chcę zagrać. Ok. I idzie pionek. Ładnie. F4 to niepotrzebny ruch. Tu trzeba było od razu próbować pionkiem. Oczywiście ta pozycja chyba i tak byłaby przegrana dla białych, ale jakaś szansa może by istniała. Silnik pokazywał remis. Wytempował cię. Aha. No ale blisko było. Zobacz. To jest ważne. No tak, tutaj jest po zawodach. Nawet po takim ruchu, dorobieniu hetmana, wybiciu wieża tam wraca i broni, albo wieża nawet tutaj wraca, go nic się nie zasłania, bo skoczek pilnuje z wieżą. No tutaj A3 chyba. Pionek ucieka, zawsze król zdąży na G8. No wieża też może, oczywiście. No nie, no nawet taki ruch wygrywa, cokolwiek. No, król tuż bezpiecznie. Nie, bez znaczenia pewnie większego. No i mamy niespodziankę pierwszą. Zobaczcie, zawodnik z Indii pokonuje naszego mistrza międzynarodowego Marcina. Nocny Paco. No myślę, że tak nawet. A tutaj jest też szach i wzięcie gońca.
Witam cię, kontroler King. Gra do końca. Ja bym się już poddał dawno. Okej. Jak tam kolejne partie? Jeszcze są dwie partie w toku. No 5 plus 2 to jest takie tempo troszeczkę. O, bardzo ciekawa końcówka, ale to jest wygrana czarnych. Nie jest to takie trudne. Tu goniec zawsze trzyma piona i umiejętnie te pionki do przodu doprowadzać z pomocą króla. I myślę, że proste. Myślę, że to jest, będzie już dosyć proste. Goniec na e5 i tutaj zasuwać można. Nawet pionek do przodu pewnie. To myślę, że przestawienie ruchów nie ma to ogromnego znaczenia. Król bezpiecznie uciekł. Myślę, że ten... O, tutaj. No właśnie, tu zaraz będzie ruch g3. h4 nawet. No, dokładnie. No, myślę, że g3. Czy tutaj. Tutaj. Król wszędzie ten, przejdzie tędy. Jeszcze istnieje jakaś taka opcja. Aha, przecież goniec broni tutaj pola, można zrobić hetmana. No, odrobienie hetmana wystarczy. Tam sobie królem idziemy tutaj czy tutaj. O, tutaj nawet goniec broni tych pól. Pata chyba nie ma, co? Nie ma pata. Hetman F7. Ok, partie się wszystkie skończyły. Zaraz runda numer 3. No i mamy jakiegoś zawodnika z Kanady, moi drodzy. Lecimy z D4. Jak tam dzisiaj szachy? Spoko, dzięki. W porządku. D5, C4. Obrona słowiańska. Ok, zagrajmy sobie E3. Tu już bronimy. Skoczek D2 za chwilę. Ewentualnie skoczek C3 można zagrać. Dobra. A więc skoczek C3. Nie, skoczek D2 mogłem. Dlaczego nie skoczek D2? No, wypędźmy tego gońca. Z planem G4 w ogóle może skoczek E5. Takie dosyć ostre szachy. Jeszcze mi chodzi po głowie hetman na B3. No, zobacz, zagramy sobie G4, pójdzie tutaj goniec, idziemy sobie skoczkiem aktywnie. I ustawiamy tu gońca za chwilę. Teraz tak, aha, poczekajcie, nie mogę tak łatwo zagrać. Zbijemy i ustawię gońca. Nie chcę tutaj, nie chcę chyba grać w ten sposób, żeby było F4, może to się źle skończyć. Goniec G2. Trzymamy punkt E4. Przede wszystkim tu bicia nie rozpatruję, niech sobie bije. Zrobię roszadę, żeby mieć problemy z głowy. Jak zbiję, to zawsze odbiję. Parę gońców po mojej stronie. Hetman B3, może A3. A3? Tak, H5 oczywiście trzeba brać pod uwagę. No G5, muszę. Skoczek na E4 to tutaj. Czy on zbije tu najpierw? Co? Naprawdę tak zagrał? No to muszę to wybić. Pionkiem wybił, a to mnie zaskoczył. Ten pionek, no właśnie, ten pionek. Chwila, tak chyba muszę. Czy tak? Zagrajmy może najpierw gońcem na D2, żeby goniec wyszedł jakoś lekko. Wymiana tych gońców będzie dla nas na korzyść. On powinien zagrać gońcem na E7 prawdopodobnie. Tego pionka może trzeba będzie oddać. Ciężka sprawa się zrobiła. Czarny dostał taką dosyć ciekawą grę, ale zawsze istnieje jakieś F4, bicie tu. Goniec. Tutaj zagrał. Niespodziewany ruch. Zagramy F4. Wybije, to wybije hetmanem.
Pad Dubowa, ci się przypomniał, aha. Ciekawy jestem, czy wybije przeciwnik. Jak wybije, to mi się otworzy goniec. Generalnie zdwojony pionek powinien chyba w przelocie wybić się wtedy hetmanem. Goniec D3 nie można, bo tu... Znaczy można, wieża C1 nawet chyba można było w ogóle tak zagrać. No ja się wysunąłem to troszkę pionkami za wysoko. I to może być z jednej strony jakiś tam problem. No zobaczymy, zobaczymy, co tutaj przeciwnik zagra. Muszę gońca uaktywnić, może na C3, jakiś D5 próbować grać. Też istnieje taka opcja. Dobrze, ten goniec już wyszedł, to jest ważne. Żeby ta figura już grała. F4 trochę mi też rozciąga tutaj wieżę przede wszystkim. Na linii F wybił. No muszę wybić hetmanem, tak sobie zaplanowałem, więc tak zróbmy. Czasem jak tak zagram, to tak chciałoby mi się na F7 wybić. Oczywiście nie mogę tego zrobić teraz. Teraz planuję zagrać E4, jeśli to będzie możliwe. E5 tu, szach. No właśnie. Kolejne takie jakieś ciekawosteczki tu nam się pojawiają. A może najpierw tak, ale nie, tu hetman się odsłoni, na D4 będzie wisiało. Zawsze można spróbować zagrać na przykład tak i tak, tylko muszę obawiać się takiego ruchu niestety. Będę musiał wieża C1 zagrać, dokładnie. Bronić pionka będę musiał. On jeszcze nie ma roszady. I to jest pewnie jeszcze jego zagwozdka. Czy długo robić? Długa to może być niebezpieczne, chociaż krótko też nie bardzo się chce, bo tu pionek wisi. Długa roszada. Zrobił jednak. E4 chyba mam teraz ruch, zobaczcie. Co teraz powie goniec? Czy ja dobrze to przemyślałem? Zobaczcie, chyba tak. Bo tutaj hetman zbić nie może. Chyba goniec jest w tarapatach. Czyżby udało się gońca chwycić? Zobaczcie, goniec musiał uciekać. Tutaj to co? To zbije i bije tu. No mam figurę więcej, to już tam z figurą więcej nie muszę aż tak bardzo uważać na pionki, ale po tym posunięciu goniec wisi. Chyba jest w miarę dobrze, co? Chyba jest dobrze. No dał szacha, muszę zbić. Tego się spodziewałem. I goniec C3. Tu jakieś bicie to tam dostanie. Tu wszystko się broni teoretycznie. Witam, mydło. Cześć. Witam cię serdecznie. Szach to tutaj można zawsze zagrać. No właśnie, pytanie, czy ja chcę tam zagrać? Nie chcę. Tu odejdźmy. Mój goniec troszkę będzie grał sobie. Zawsze tutaj taki ruch też grozi. Oczywiście, jak on zbije, to znowu dostanie tutaj. Też nie muszę zbijać F7, dawać jakieś kontry przeciwnikowi na spokojnie. Jest figura więcej. Tu wygląda wszystko dobrze. Dobra. Poszedł tu. Oczywiście szach istnieje. Aha, i biorę tutaj. No to chyba to będzie proste. Bo teraz będzie musiał wymieniać hetmany, a wymiana hetmanów jest dla mnie jak najbardziej korzystna. Jeżeli pójdzie król tu lub tu, no to wiadomo, goniec E5. Dobra. Wymiana uskuteczniona. Goniec E5. Tu wisi. Tu się broni. Jest dobrze. No zagrajmy B3, tak żeby już odechciało się przeciwnikowi grać w szach. W tej partii oczywiście. Jak Karpow zagrywał, takie bardzo, takie posunięcia profilaktyczne, że przeciwnikom się odechciewało grać w szach. Oczywiście tak z przymrużeniem oka to mówię, ale... No idziemy E5, goniec tu pilnuje. Teraz spróbujemy wymienić tutaj. Dokładnie, wieża D1. No sami wymienimy, jak już mamy przewagę. Okej. No to troszkę
Może H4 i królem przejdziemy sobie, tak? Albo tu. Oczywiście muszę uważać, bo jeszcze jakieś tam opcje istnieją. Czekajcie, a tutaj? Tutaj, tutaj będzie musiał się trzymać od mata. Tak zrobimy. Grozi mat na D8, musi wrócić. I wymienimy tutaj sobie gońca. Wybił. W mocno obsadzonym turnieju, kiedy planuje grać? W Ustroniu, 22 maja się zaczyna. To już chyba zbieramy sobie żniwo. No, wymienimy tutaj wieżę. Rzeczywiście wszystko wygrywało. Nie puszczę króla. Dobra, jest macik, 3 punkciki na 3, jest dobrze, ok, czekamy na kolejnego, o, jestem na pierwszym miejscu, robimy zdjęcia i na ścianę, dopóki jeszcze taka opcja istnieje. Tak, tutaj tak przeciwnik pomógł, bo jednak tym gońcem się zaplątał. Dzięki, kontroler. Zobaczymy, czy tutaj infoszach już nadaje. Infoszach już nadaje, ok. Pewnie jakieś tam problemy były. Ok, wszystko działa, jest dobrze. W Mistrzostwach Polski nie, nie startuje, nie, to wiesz, to wybrani zawodnicy mogą tylko brać udział w Mistrzostwach Polski. Nigdy nie grałem i pewnie nie będzie mi to dane, niestety. Zostawił na pastwę losu gońca, nie będąc talem. No tal był tylko jeden. To nie jest Title Tuesday. To nie jest Title Tuesday dzisiaj, moi drodzy. Piórek, to jest... Tu jest wszystko napisane, zobacz. Playerly, Grand Prix, www.playerly.com. Promujemy platformę, na której są materiały, nie tylko szachowe. Wszystko działa na zasadzie Netflixa. Właśnie. Dzisiaj mamy sobotę, dokładnie. Andrea, partię patrzymy. No. Jeszcze ma 5 sekund, nie? I ma figurę i wieżę mniej. Ostro. Kim jest jego przeciwnik? Sprawdźmy szybko. Rafał Buraczewski. Kojarzę, kojarzę tą buźkę. No, nieźle na sekundach. Arcymistrz tutaj musi sobie radzić. Co teraz? Bicie. Chyba czarny wyjdzie z opresji. Tu się broni. Wieża wchodzi do gry, dokładnie. No tak. Co, jakiś szach na F1 nie można. Tutaj trzeba D7 pilnować. Chyba wieża F7, wieża D7. Powinien grać przeciwnik tutaj. Tego arcymistrza. Szacha da. No właśnie, na sekundach się grać ciężko. Tutaj no się król schowa, myślę. Co ma się wysilać? Próbuję, ale drapie. Oj, goniec bije hetmana! Oj, 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 i macik. No, a nawet tutaj. Ale poszedł, słuchajcie. Rafał tutaj podstawił hetmana na H6. No niestety, to presja czasu już robi swoje. No nieźle, szkoda, bo było blisko niespodzianki. Znaczy szkoda, no nie życzmy nikomu źle. No, ale materialnie był do przodu, nie? W pewnym momencie.
No dobra, moi drodzy, za chwilę tutaj będziemy mieli zawodnika takiego pokroju. No dużo osób ma jeszcze 3 punkty w ogóle. Jeszcze patrzmy tutaj, kto tutaj pyka. Hetmanówka. Co to jest za hetmanówka? Czy to jest wygrana hetmanówka? Czy to jest wygrana hetmanówka białych? Nie chciałbym bardzo grać takiej czarnymi hetmanówki. To jest bardzo trudna rzecz, żeby się bronić. Łatwiej jest jednak białymi chyba próbować taki ruch H5 trzeba grać. Według mnie chyba to jest. Aż zobaczę sobie ocenę silnika, jak on tutaj to ocenia. Plusik mały, no teoretycznie remisowo może powinno być. No właśnie. Jak to ocenić? Jak się wymienił hetmany, to białe chyba mają zwycięstwo. Właśnie jak to przebijać? F4, król odsłonimy. My fajnie mieć króla oczywiście schowanego w hetmanówce, żeby przeciwnik nie mógł nam go łatwo szachować, bo trzeba wtedy bardziej liczyć warianty. Tutaj, a w tej sytuacji już jest mało pionów, jakby pił piony jeszcze H był, no to na pewno. Biały remisik, o jacie, remisik nastąpił, no chyba tak, chyba tak. Klaudyna jeszcze gra, sprawdźmy, już wygrała. O, Klaudyna kontra Szachuś, no właśnie, moi drodzy, tak czułem, że zagram z kobietą w tym turnieju i nie chciałem tego, nie chciałem tego, ale kurczę blade, no. Pozdrawiam Klaudię, życzę powodzenia. Aj, będzie, że kobieta mnie bije. Ajajajajaj, no to jedziemy. Z Klaudią miałem chyba same remisy, z tego co pamiętam, ale głównie w grze błyskawicznej. No dobra, C4 my gramy. Aha, Klaudia, no tu takie domki swoje, takie ciekawe. No zagramy skoczkiem. Zagramy skoczkiem. Zagrajmy swoje. Klaudia jest po zgrupowaniu. No to dzięki. Dzięki że za pocieszenie. To czy jest naszpikowana tutaj dobrymi informacjami szachowymi, debiutami, zagraniami. No, roszadka. Więc z Klaudią mamy chyba podobny styl gry, mi się wydaje. Aha, ona w ten sposób gra zawsze. No tak. Pytanie, czy C6, D5? Chyba tak zagramy, trochę inaczej, bo Klaudia gra specyficzne tutaj otwarcie. Okej, no dosyć szybko idziemy sobie. I teraz wyprowadźmy sobie gońca z opcją wymiany. Jak będzie H3, to wymienię. Ona chyba na to idzie. Ale białopalowy goniec mi nie jest potrzebny do szczęścia, gdy mam strukturę tutaj pionkową taką. I teraz kwestia umiejętnej gry, której może mi tutaj zabraknąć. Chwila. Chwila, szachuś. Myśl teraz. Wieża C8 czy nie wieża C8? O, to jest pytanie. A może wieża E8, E5 spróbować? No, para gońców jest u niej. Okej, no ale sam na to poszedłem. Może A3 najpierw. Wprawdzie jak skoczek zagra tu, ja mam zawsze skoczek na D7. No i tak zagram, skoczek D7. Żeby zagrać tu. No dobra, idzie tutaj goniec. Tak zagra, tak to wymienimy. Oczywiście wieża C8 bronić trzeba, bo tutaj taki ruch istnieje teraz. Co by na to, żebym Klaudii zaproponował remis? Ciekawe, czy się zgodzi. Ja wiem, że można pomyśleć dłużej, ja wiem o tym. Wiem o tym. No właśnie, teraz chwila. Hetman D2. Zagram tu. Ona pójdzie tu, ja zbiję, ona zbije gońcem. No właśnie, zagram tu i po linii C będzie silniejsza. Więc może najpierw. A może tak w ogóle kopnąć? Może zagramy sobie H5, tak postraszymy. Wieża C2, no się szykuje na mnie. Szykuję się, a tutaj zagrać to nie bardzo mi się chce, chociaż tak chciałem, nie? Tak chciałem grać. No, goniec F8. Raczej muszę zagrać. Wróciło?
A to dziwne zagranie, powiem wam, bardzo dziwne, gdyż ja mogę teraz tak, tu, bicie, bicie i tutaj wymienić. I co to za pozycja? Generalnie tak też mogę zagrać. Po wybiciu tu, tu. Co to za poza jest w ogóle? Czy ja tu nie przechwytuję inicjatywy w tym momencie? Skoczek B4. Ale jeszcze B5 mi chodzi po głowie. Mimo wszystko. Ale może nie. Może skoczek B4 zagrajmy. Aha, wieża C1 przecież jest. To co ja tutaj uskuteczniam? Aha, nawet tak, takie zagranko. Ale jak zagram tu, czy ten skoczek mi stamtąd wyjdzie? To jest pytanie. Może nie wyjść. Mało mam czasu, muszę wrócić. Muszę spokojnie wrócić, przegrupować tutaj akcję. Ona mi zaraz E4 wrzuci. Ostra zawodniczka. Tak. No właśnie, widzicie, jak ostro gra. Tak się przestawimy. Tu pilnować trzeba. Poszła. Poszła, nawet się nie spytała, czy tu może zagrać. No dobra, bijemy. Hetman D4 będzie jakieś uskuteczniane. Widzę pewien plan. Jak zagra tak, to zawsze E5 zagram. Hetman C3, E5, jak wybije, to potem F5 i skoczek C3. No właśnie, to E5. Tak muszę. Skoczek nawet tutaj, na C6 później mogę, jak wymienię hetmany. I ona ma parę gońców, ale te gońce mogę wymienić. Właśnie do końcówki spróbować tutaj z Klaudią. Cóż to za poza? Może Hetman D6 jest możliwy? Nie, Hetman D6 jest niemożliwe, bo tak zagram. A tutaj zbiła. To jest silny ruch. A tu jeszcze wisi. Muszę tak. Muszę tak. Tu pionka broni. Dobre zagranie zrobiła. Bardzo dobre zagranie. Okej. I teraz. Tak, żeby tu spróbować. Z tej strony. Z tej strony tu spróbujemy. A, i Hetman B6 podstawiłem. Czy na pewno? Nie, nie może, bo tutaj mam. Ale zaraz, może zbić, bo tutaj będzie biła i mnie będzie męczyła masakrycznie. Chyba podstawiłem, za szybko zagrałem. No właśnie, ale tak. Król odejdzie sobie gdzieś tam, ja zbiję wieżę, ona mi tu kopnie. No co, ja w ogóle liczę. No nieźle. Nieźle szachuś. Kurczę, szkoda mi, no. Strasznie mi szkoda. Szkoda mi tej podstawki, kurczę, felek. No niestety. Grałem na żywo, tak. Grałem. No niestety, podwaliłem. Cóż na to poradzę. Teraz pozycja jest ciężka, ale tu jeszcze jakieś opcje może? Będzie musiała wybić pionkę różnobarwne. Może. Wieża C3. Jakieś tu jeszcze spróbujemy poszukać jakiegoś ratunku. Ale mam dwa piony mniej, tu 3 na 2 w ogóle. Bardzo źle to wygląda. No właśnie, wybicie będzie chyba praktyczne dla niej. Dokładnie. Tak, spróbujmy. Tu muszę się zasłonić. Tu wisi, tam wisi. Hetman D8, goniec F8. Szkoda, że podstawiłem, bo czułem się dobrze. Tej pozycji. Aha, bo tu mi jeszcze wisi na końcu ten pionek. No właśnie. Cóż ja mogę? Muszę tak zagrać. Nie widzę dobrej gry dla siebie w tym momencie. W ogóle.
Zagram z powrotem. Pewnie dostanę znowu szacha i tak. Nie wiem, co grać. Chciałem wieżę po prostu jakoś wyprowadzić. No i teraz wieżę wyprowadzą. Chodzi o to, żeby tutaj próbować coś. Albo wieża H5 w ogóle. Może istnieje. Tylko zawsze na gońca F7 muszę uważać. Wyjaśniła mnie tutaj szybko. B4 wezmę jednego pionka, odbiję. Jakiś ratunek. No biorę. Może remis wrzucę. Remis nic nie da. Szachuś. Co z tego, że odbiłem pionek, dalej jest ciężko. Jak zbije mi na B7, to tak sobie zaplanowałem, ale nie zbije mi na B7. No właśnie, to jest problem. Odsłaniam króla. Robią się problemy, moi drodzy. Robią się ogromne problemy. Jeszcze hetman G7 się ratuje, wieża tu broni na C4. No ciężko, ciężko. Nie mam kontry. To jest ból. No właśnie. Tu istnieje jeszcze jakaś opcja? Już nie. Już nie. Bije mi na F8. Mam po zawodach. No ładnie mnie tutaj, słuchajcie, wyczyściła. Niestety. Dobra, ograła mnie kobieta, no ograła mnie, ale powiem wam, że dobrze mi się grało te partie, tylko podstawiłem, no. Podstawiłem za szybko, w ogóle ona gra te schematy często. No tutaj tak, goniec, tak. No i tutaj za szybko, zobaczcie w tej pozycji. Przecież klasyczne podstawienie na G6, nie? Miałem tutaj, znaczy no, taktyka po prostu. Za szybko skoczek D4. No co można było w tej sytuacji zagrać? Na pewno biały ma przyjemniejszą pozycję, to na pewno to się zgadza bez dwóch zdań. Za chwilę tutaj na szczęście mam skoczka, tylko może jakiś król F8, tak mi się wydaje. Może. Aż zerknę nawet z silnikiem, powiem wam, bo jestem ciekawy. Tutaj silnik trochę podpowie. Widać szachownicę, widać. Widać. Aż sobie zobaczę debiut, jak to wygląda. No ciężko, ciężko niestety poszło. Cóż zrobić? Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? No ale trzy punkciki są póki co. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy ja to dobrze grałem mniej więcej. No co tutaj grać? C6. No nawet dobry plan wybrałem, jak widać. Bicie. Skoczkiem może. CD. Też jest ok. No właśnie, wiecie co? Problem polega na tym z silnymi zawodnikami. Że nawet tutaj, no, Klaudia zagrała debiut swój, takie swoje schematy, ale to widzicie, że po ocenie silnika ta pozycja dla czarnych jest spoko, nie? Bo jest wyrównana. Więc to jest sukces w debiucie, jeśli chodzi o mnie. Tylko potem liczy się taktyka, jak wiadomo, jakaś tam strategia. Tutaj goniec G4 pokazuje. Nie.
Ale zagrałem. Tutaj wymiana. Wymiana to jest dobra wymiana. Tak, tutaj B3. A6, koń A4 jest ok. Skoczek D7. No trochę lepiej się u białych robi. Goniec A3, wieża, wieża. Wieża C8. Hetman D2. H5 może niepotrzebnie. Widzicie, te H5 potem przegrało, bo mnie trzymało pionkę na H6. Ale kto by wiedział, że tutaj trzeba bronić, nie? Na G6. Hetman A5 jeszcze pokazuje taki ruch w tym momencie, żeby próbować wymienić. No tak, hetman A5, bo jak nie wymieni, to potem B5 można zagrać. A właśnie. Jak wieża tutaj, wymiana, skoczek A7, ten skoczek gdzieś tam przechodzi. No właśnie, właśnie. No to ciekawe plany na przyszłość. Goniec F8. Ciekawy jestem, czy jakiś gruby błąd popełniłem. Oprócz tego na G6. Skoczek C6, wieża C1. Hetman B8, pionek. Okej. Zobaczcie, ocena silnika robi się powoli na naszą korzyść po E4, a wydaje się, że tutaj już jest bardzo trudno. A silnik liczy inaczej. Silnik każe bić pionka? Ja w ogóle taktycznie za słabo liczę, jakbym miał trochę więcej czasu, bo zobaczcie, taki ruch pokazuje silnik. A co po wybiciu? Tutaj wisi. Bez pionka można grać aktywnością. Za słaby jeszcze jestem, żeby tak grać w blica. Przede wszystkim w blica. Skoczek, skoczek. Dobra. Bicie. Bicie słabe. Każe przytrzymać wieża D8. Ajajaj, każe przytrzymać. Bo jak po wybiciu to skoczek, jak zbije gońcem, zawsze tego gońca traci. W sensie parę gońców traci. No bicie było słabe, bo otwieram gońca. No to jest klasyka, ja wiem o tym, ale mi wydawało się, że na konkretach tutaj jestem ok. Tak, poszło E5, hetman E4. No pokazuje przewagę białych teraz, taką wyraźniejszą. Dobra, to już po temacie, słuchajcie. Lecimy dalej. Cześć 94. Nie znam pana, życzę powodzenia. Lecimy. Jak się w ogóle tabelka kształtuje? Sprawdźmy. No, ósme miejsce póki co. Trzeba grać. No, trzeba grać. Ok, E6. Skoczek F3. Dobra. Oczywiście, że gramy o zwycięstwo. O ten wariant grałem wiele razy, tylko to się gra od ręki, takie ruchy. Tylko nie pamiętam, jak tu można fajnie sobie to jeszcze pograć. Czy goniec D3 i C4 jest? Zagrajmy goniec D3 tym razem. Wiem, że goniec D3 jest chyba nieco słabsze. Takie ciutkie, ciutkie. To chodzi o taki poziom naprawdę hard, nie? Aha, już wiem dlaczego, bo skoczek C6 jest i tutaj jest lipa. Jak ja pograłem? E5 też nie, bo tu puszczam pole D5. No bo skoczek C6 będę musiał hetman E3 zagrać, skoczek B4. Goniec B1. Serio? Wiem, że ruch dziwny, ale tak zagram, nie? A hetman A5 na wymianę może pójść. I wracam. Przynajmniej roszady nie zrobię. No i o króla wysoko. Na E3 będę bronił D4. Królem w ogóle będę bronił, zobaczcie, tych dwóch punktów. I teraz po linii C trzeba grać. Jak ta końcówka jest oceniona w ogóle? Spróbujmy tak. Czy on mi tutaj zagra wieża C8 i będę mógł tu wybić? Nie wiem. Ale ja wybiję, bo ten skoczek może być taki mało przyjemny.
Skoczek e5 od razu, żeby mieć f3, podparcie. No i f3 podpieram. Skoczek d3 za chwilę. Ha, ja nie mogę progresu zrobić tutaj wieżami. Zaraz będę mógł. A3, żeby już nas ustawić sobie tutaj pionka na tym polu. No tutaj sobie przejdę tak. Na polu czarnym oczywiście. I teraz kwestia, czy wymiana wszystkich wież i końcówka, jak ja będę z lekką, ze skoczkiem mam z gońcem, czy to jest dla mnie opłacalne? Nie wiem. Kwestia tej struktury tu pionków, powiem szczerze. Aż tak nie studiowałem tej pozycji mocno. Okej. Okay. Prowokacja do takiego ruchu. To jest oczywista oczywistość. Pytanie, czy jakiś taki ruch. H4. Może H4 na czarnym polu. Może te marsz pionów może nie jest najlepszy, ale ciężko powiedzieć. No powiem wam, no, trzeba być hard, trzeba być Carsenem, żeby tutaj... Wydaje mi się, że tak klasycznie trzeba grać. No wymienił i będzie wymieniał kolejną. Czyli idzie na to. No idzie na to, muszę to wybić. I teraz tu chyba. Idę pionkiem, żeby na G5 stanąć. Okej, okay, tymi pionami będzie szedł. No G5. Tak, tak, jakby się udało, to w ogóle było świetnie. Próbuję po prostu słabości jakieś stworzyć u przeciwnika. On tutaj pionka wolnego sobie wyrobi. F4 w ogóle chyba trzeba grać. Już nie, już za późno. Tak, jakaś tam opcja istnieje. F4. Taki ruch będzie zagrany. No tak nie mogę, bo ustawię pionkę na białym polu. Końcówki takie są trudne. Czuję, że mam źle, wiecie? Naprawdę czuję, że mam źle. Ważne, żeby ten pionek, jak już będzie wolny, to żeby był na linii B, nie na linii A, bo będę dalej miał do tego piona. Może być ciężko. Właśnie, F6. Wybić to raczej muszę. Czy tak jeszcze? Tak, zagrajmy. Przepchał. Słusznie. Słusznie, panie kolego. Przestawmy się tutaj. Słusznie. Struktura pionów jest bardzo ważna w tych partiach, w tych końcówkach. Tu na szczęście mam skoczka w razie czego. Może on mnie szachować oczywiście, albo tutaj jeszcze wędrować. No tak. Jedyna moja jakaś nadzieja to może tutaj próbować grać. Skoczka przestawić na aktywną pozycję w miarę. Ciężko powiedzieć. To tak, zagrajmy. Tu się trzymam. Takiego ruchu nie może zagrać. W zasadzie stoję w miejscu, ale jak ja bym chciał coś aktywnie pograć, czy ja mogę? Ciężko powiedzieć. Bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna końcówka. Wiesz, mydło, może remis bym utrzymał, tylko ja bym chciał tutaj tak, 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 tak i wezmę pionkę. Tu się trzymam, tego oddam, tego trzymam, tak, a jeśli nie zareaguje, to H6. Właśnie opcja, że jak poruszę się pionem, to nie będę mógł nim wrócić, to jest ten ból. Tu, 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 to wtedy wygrywam. Tu, 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 tu. Powiem wam, że tak. Tutaj liczę. Jeżeli tu, to tu, bo tego piona mogę wziąć. Skoczek tu. Trzeba szybko liczyć. Tutaj, tu, tu. No, wzbić nie może. Dobra. Tak, 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 tak. Chwila. Tak, tak, tak. On musi uciekać. Nie może iść na E4. Zbić nie mogę. On nie może zbić, bo dorabiam hetmana.
Biorę pionka. Ej. Straszymy, co? Straszymy. Ale taki ruch istnieje. No dobra, wezmę, wrócę. Taki ruch istnieje ciekawy. Ajajaj. Może się nabierze. Chociaż na pewno liczy to. No, no. Patrzcie, zagrał. Czy ja mogę tak? Jeszcze raz. Tu jak zbiję i biję. No nie zdąży mnie złapać. Nie zdąży mnie złapać. Biorę pionka. Patrzcie, udało się. Chyba pionka wziąć się udało. A jak on zagra w ogóle tu, to jeszcze mam taką opcję. I wzięcie tego piona, nie? Sobie zaraz przeliczę. Wziął? Zaraz, ja nie doliczyłem czegoś? Oj Boże, kochany! Boże, amatorka! Krzysztof! Król D6 nie widziałem, no co jest? No przecież król D6 nie widziałem. Nie, no napaliłem się na ten ruch skoczek F6. Przecież król był blisko. Co ja w ogóle liczę? No to teraz mi wstyd, moi drodzy. Cięgi mogą lecieć, no. Przykro mi, no, że tak zagrałem. Kurczę. Już patrzę na analizkę. Końcową analizkę patrzę. No pokazuje plus nawet dla białych lekko. Co jest ciekawe. Co ja w ogóle zagrałem? Nie no, po prostu śmiech na sali. Ale u mnie to tak jest z tymi seriami, że jak mam serię przegranych, to przegrane lecą. No to jest trochę przykre. No trzeba dokładnie liczyć, nie? Skoczek A4, B5, skoczek. Kurczę, patrzcie jak to liczy. Tak, 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 tak. H5. Cały czas wszystko pod kontrolą, nie? Dobra, sprawdźmy jak ja to pograłem. F6, tak. Dobra, poszło tutaj. Gorzej. Gorzej. On wybił tu, tu. Końcówki są szalenie trudne, nie? No, no tak, remis pewnie miałbym w kieszeni, to prawda. Ale po prostu napaliłem się na skoczek F6 i w ogóle. Król D6 nie widziałem, po prostu jak amator. No i dobra, zobaczcie, no jednak ocena sytuacji tutaj. Tutaj jednak czarne żyją, nie? Czarne mają dobrą opcję. W ogóle można by było poczekać na taki ruch i wtedy zagrać tutaj. Pokazuje H5. Niby remisówka. O Jezu, amatorstwo, zobaczcie. Koniec partii. W ogóle król D6 nie widziałem. Kurczę. Ajajaj. Ale nie będę przeżywał, słuchajcie, spokojnie. Nie będę tego mocno przeżywał. Bo ani nie będę rzucał tutaj krzesłem. Tak sobie obiecałem, żeby próbować się opanowywać po porażkach. No, zrobiłem głupi błąd, w ogóle zaćmienie umysłu, nie? Że król wraca i jest tutaj w kwadracie. Wielka, wielka szkoda. No ale sprawdźmy, co silnik podpowiada w tej pozycji, żeby grać. Podpowiada grać H5. E5 istnieje. Nie wiem, czy taki ruch by wykonał czarnymi. Według mnie człowiek takiego ruchu nie wykona, bo tam trzeba daleko liczyć. Powiedzmy. No tu nie może zagrać, bo skoczek F6, to już to widziałem. Tak. Teoretycznie taka pozycja mogłaby powstać. Król F5. Jak tu się rozwiązywać? Król B2 stać w miejscu. Nie lubię stać w miejscu. Właśnie to jest ten ból, że w miejscu po prostu nie potrafię stać. Znaczy potrafię, ale nie lubię strasznie. Lubię jednak aktywność. No tak, tu trzeba grać. I co? Chodzi o to, że jak goniec tu się poruszy, to tu gram, tak? I tu ewentualnie. Sprawdźmy. Tak, powiedzmy, skoczek F8. No tak, i H6. No i tutaj trzeba myśleć o remisie, a nie o wygranej szachuś. No, niestety. Dobra. Dobra, co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No trudno. Druga porażka z rzędu. Ha, to była piąta runda. To była piąta runda. Zobaczmy na naszą tutaj panią. No, niestety teraz przegrała. Przegrała. Szkoda. Partię cofnijmy. Kim jest ten zawodnik? Nie wiadomo. Szkoda, że się ludzie nie podpisują pod imieniem i nazwiskiem. No niestety, mam 3 punkty. Jestem daleko póki co, na 21 miejscu.
Będziemy walczyć dalej. Jeszcze zobaczmy tutaj partię arcymistrza. Piczaczu. Kim jest Piczaczu? Jan Wojdak. Nie kojarzę. Silnik wyłączamy. Co to za pozycja? Ha, tu jest zgarnięcie piona. Ale wiesz co, ktoś może sobie tutaj oczywiście imię, nazwisko wpisać. Chyba król i tu chyba. No tak, żeby wieżę przygwoździć. Szach i tutaj. Ja bym zagrał tu, szczególnie na 8 sekundach. Teoretycznie też tak można. Co? Remis chce? O, właśnie wrócił. A, dobre zagranie. Król musi iść daleko. Ale to chyba też jest wygrana tutaj. Czy to jest wygrana białych? Trzeba liczyć. Op, właśnie, poszedł na intuicyjnie, tu będzie szedł pionem szybko. Mądrze, mądrze, bo jak ten pionek zniknie, a tutaj będzie szachowanko. Czyli białe myślą o remisie. No i słusznie. Dobre podejście. Kamil nie jest w Płocku, Kacperku. Kamil nie jest w Płocku, więc ja tam się nie wybieram do Płocka, do klubu. To jest inna historia trochę. Z tym klubem. Ale bardzo ładne zagranie. I tu z szachem i wraca. Ale jednak arcymistrz to arcymistrz. Jakaś szansa jest, ale to jest chyba remis. A, to nie jest remis. Wow, ale to wyciągnął, nie? Wyciągnął to nieźle. To się nazywa klasa. Przerzut tam wieży, bronić i królem zasuwać. Albo tędy teraz. No, król jest bliżej pionka. Tak, wystarczy. Co? Dlaczego tu? No to remis. Będzie szachował wiecznie. Popełnił błąd. No jak. No dobra. Czarny się uratował. Ale zaraz można odejść królem przecież. Ależ! Jej, końcówki, końcówki, moi drodzy. Końcówki! Zobaczcie, jakie one są piękne, te końcówki. Ileż tu jest motywów, jakie są zwroty akcji w ogóle. Wydaje się, że remis, a takie ładne odejście. Nieźle, nieźle, trzeba przyznać. Naprawdę, szapoba. No, arcymistrza nie dają za friko jednak. Widać, to było udowodnione. Dobra, lecimy z rundą numer 6. Stranger. In O5. Lecimy. D4. Zagrajmy sobie D5. Znowu Londyn. Co to jest za promowanie Londyna? Nie wierzę w Londyna. Gramy swoje. To co wcześniej. Hetman B3, C5. Bicie. No dobra, wymiana hetmanów. Ja sobie zdaję sprawę, że dla mnie pewnie byłoby lepiej te hetmany zachować. No lecimy tak, żeby tak próbować. To co wcześniej, ale tutaj jeszcze gońca chcę wystawić. Tak griwał Garik Kasparowik. No dobra. Jasne. E6. Goniec grać musi i tam na B4 iść. Dobra. No B4, ciśniemy od razu przeciwniczkę. Wymiana, wymiana, koń E5, wieża A6 jeszcze istnieje. Czy Kleku gra w tym turnieju? Nie wiem. Nie wiem. Tak, zagramy. Na ślepo coś tam miał grać. Jakiś show robić. Dobra, poszło bicie. Mogę skoczkiem? Mogę skoczkiem. Teraz mi chodzi o to, żeby zagrać za chwilę F6, tego skoczka wypędzić, więc zagram skoczek A6. Nie będę grał na C6 z powrotem. No i rozegranie Londyna w ten sposób biały mi chyba nie jest najlepsze. Grozi F6. No i co teraz?
Czy podoba Ci się to, co robi i w jakiej formie BR i czy przyjąłbyś zaproszenie na mecz? Zaproszenie na mecz bym przyjął, aczkolwiek swoje zdanie jakieś tam mam na ten temat. Ale powiem w ten sposób. No życzę chłopakowi powodzenia w rozwoju, tak bym powiedział. Parę rzeczy mi się nie podoba, rzecz jasna, głównie wulgaryzmy, no ale każdy robi to, co uważa za słuszne, powiedzmy w ten sposób. Trochę inna publika. Ale meczyk pewnie bym przejął, no wiecie, dlaczego by nie? Tam nawet mój moderator chyba do niego pisał z propozycją meczu, no ale przypuszczam, że dostaje tyle wiadomości, że może gdzieś to umkło, albo jeszcze nie zdążył odczytać, albo nie chce, no to nieistotne. Uważam, że ja nie mam kompletnie żadnego ciśnienia, jeśli chodzi o takie krosowanie się. Nawet jakby tam Bartek miał 50 widzów, czy w ogóle, to bez problemu bym zagrał meczyk. No przestawmy się, tak, tu się przestawmy, będziemy grozić G5. Znowu, zobaczcie, widełki są groźne. Tu wybicie na C8. Wiesz co, mydło? I tak, i nie, bo mi bardziej naprawdę zależy na widzach stałych, dojrzałych, którzy potrafią się zachowywać w sposób kulturalny. I to jest dla mnie najważniejsze. A cyferki, liczby, nie jest to dla mnie. Tutaj zagrajmy. Nie jest to dla mnie priorytetem. Oczywiście fajnie mieć, powiedzmy, większe grono widzów. Jasne, że tak. To myślę, że każdy twórca robi to po to, żeby było więcej odbiorców, ale to mówię, to wiesz, nie chcę tu nikogo urazić, żeby to źle nie zabrzmiało, ale jakość, ilość to chyba nie idzie do końca w parze. Znaczy, oczywiście nie zawsze. Cyk. No i próba wymiany. Witam cię, blacha. No idzie. No właśnie. 3 z 3 było i 3 z 5. Teraz gram szóstą rundę tutaj. Figurka więcej, więc tutaj jest dobrze. Widełeczki. I tam mat na C1 wisi. Skoczek musi się zasłonić. I dajemy mata na E1. Dzięki, kelner. No i tak jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, widzicie, na przykład ja mam teraz prawie 4000 obserwujących na Twitchu, co się nie przekłada oczywiście tak mocno na żywo, na oglądalność, prawda? Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Co chciałem powiedzieć? I tak jest was tutaj dużo, ponad setka. To dla mnie jest wielka przyjemność. Ja kiedyś jak zaczynałem, to dla dwóch osób streamowałem bez problemu. Ale to też się człowiek uczy trochę mówić, trochę obyć się trzeba z takimi rzeczami, więc no troszkę już, no jakieś tam doświadczenie już mam, mniejsze, ale jednak jest, więc spoko. Ja zawsze też byłem taką osobą dosyć nieśmiałą, muszę przyznać. To przyszło mi trochę z wiekiem też, pewnie taka większa śmiałość do pewnych rzeczy, ale jak mówi się o tym, na czym się znam, to jest o wiele łatwiej i no, a teraz jest okej. Okay. No, mógłbym nawet tutaj z panem prezydentem Dudą sobie siedzieć i grać w szachy bez problemu. Ile partii zostało? Jest 9 rund. Jest 9 rund. 6 rund było, więc 3 partie zostały do końca. Ireneusz pisze. Bardzo miło to słyszeć. Widownia BR jest zdecydowanie inna. Myślę, że klasa z jaką. Dzięki, Reneusz. Myślę, też mi tak wydaje, bo widać, słyszę ten feedback i widzę ten feedback, także jest spoko. Było 30 osób, a możliwe, Kacper, już nie pamiętam. Faktycznie.
Ale wiem, że trochę osób z YouTube'a przeszło tutaj na Twitcha na żywo, także. Także miło, miło. No, widzisz, Ireneuszu, tutaj każdy robi to, co uważa za słuszne. No. Każdy może chce swoje 5 minut mieć w życiu. Ja tutaj naprawdę nie mam kompletnie żadnego parcia. Absolutnie. Zupełnie nie, jeśli o mnie chodzi. Zauważyłem, że na Twitchu dosyć dobrze sobie radzą ludzie, którzy dobrze się shotują, przynajmniej na polskiej scenie. Wiesz co, no, krosowanie się z ludźmi, rajdy czy coś, no pewnie, no to według mnie fajnie sobie wymieszać widzów, bo każdy sobie może dopasować swojego twórcę, czy tam czegoś się dowiedzieć. Trochę do tego, trochę do tego. Jasne, że tak. Myślę, że to jest. No, Twitch jest bardziej przeznaczony pewnie do transmisji live, jest wygodniejszy według mnie. Jest chyba korzystniejszy dla grających, tworzących coś na żywo. Z Dudą nie wolno. Nie gramy z oszustami. Ale nie, to kontroleru, to mi chodziło tylko o pozycję w państwie, że o ten stres, wiesz, o co chodzi. Ja jestem totalnie apolityczny, więc nie będę się nawet na temat tego wypowiadał. Dobra, zerknijmy. Na kogo byśmy zerknęli? Zaraz. No, pan Włodzimierz skomentował. Tak, pan Włodzimierz jest aktywny w internecie, to prawda. Ja tam popełniłem błąd w nazwisku w ogóle, kurczę, tak mi wstyd, ale poprawiłem. Tylko, że na filmie nie jest poprawione. Ale to wiadomo, o co chodzi, no. Bo to nazwisko takie może być mylące, nie wiadomo, jak do końca napisać. Jak ktoś oczywiście nie zna, ale ja tutaj powinienem znać. No dobra. No i sobie bawimy się dalej. Ja nie oglądam pana ze względu na czystą rozrywkę, tylko interesuję się szachami, a pan nadaje się dalej do takiej roli. No dzięki, dzięki serdeczne. No wiecie, no ja też nie jestem, co mam zacząć przeklinać, wiecie, zmienić imidż w ogóle? Nie, 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 absolutnie nie. W takie rzeczy się nie bawimy. Przynajmniej ja się w takie rzeczy nie bawię. Równie dobrze wiesz. Po paru głębszych można tutaj też odwalać niezłe cyrki. Ale po co? Po co sobie psuć pewne tutaj ścieżki, które się uciera? Nie, no wiecie, każdy ma jakiś tam swój cel i sobie go realizuje, jeżeli realizuje. I tyle. No, i rokes, albo farbowane włosy. Nie? No, dużo jest pomysłów, jasne. W internetach każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego trzeba robić swoje. No pewnie, że tak, Łukaszu, zgadzam się. Ja mam kilku ulubionych streamerów, w zależności od samopoczucia wybieram jednego z nich. No, dzięki, mydło. No, pewnie, że tak. O tym właśnie sobie rozmawiamy. Czy widziałem wczoraj partię duetu Hikaru Patecki? Trochę widziałem, tak. I muszę przyznać, to już powtarzam któryś raz, że pewne wrażenie na mnie wywarł Patecki, jeśli chodzi o umiejętności szachowe. Naprawdę rewelacja, bo ja myślałem, że tam będą naprawdę słabo grali ze względu na to, że dysproporcja Nakamury, a totalnie początkującego zawodnika jest zbyt duża. Okazuje się, że Patecki ma około czwartej kategorii, coś tam kuma w tych szachach, więc a jeszcze ruchy, jakie wykonywał, no sam Hikaru go tam chwalił bardzo mocno, więc mega, nie? Mega, mega. Dobra, zerknijmy, może nie na tabelkę. Na jakąś partię. Zobaczmy tego tutaj arcymistrza. Gra czarnymi. Oj, figurka mniej, moi drodzy. Figurka mniej. Kto gra białymi? A grałem z tym zawodnikiem. Tę końcówkę przegrałem, pamiętacie? Fatalna końcówka. No tak, Ania Kramnik ma mamę, która jest arcymistrzem szachowym, oczywiście, że tak. No to, no tak, no ale widzisz, no ty nie wiedziałaś, bo się nie interesowałaś może jeszcze nazwiskami wieloma ciekawymi szachistów. No tak, ja to już wiedziałem dawno, dawno, dawno. Cóż to za końcówka jest? Tutaj coś wisi, tam coś idzie. I na sekundach jest tutaj Kamil Dragun. Forever Young. Nie wiadomo, kto to jest. No właśnie, szkoda, szkoda.
Nie wiem, Łukasz, nie wiem, nie oceniam, naprawdę. Ja się takimi rzeczami naprawdę nie chcę interesować, zaprzątać sobie głowy. Niech każdy sobie tworzy, co chce sobie tworzyć, a życie wszystko zweryfikuje. Czas zweryfikuje, może nie życie, czas. Tak, z Anną Kramnik grałem w Titled. To prawda. Zdarzyło mi się. Żałujesz, że pół roku temu zacząłeś się dopiero interesować szachami. Wiesz co? Nie ma czego żałować. Dobrze, że w ogóle trafiłeś. To nie jest tak jak na przykład w tenisie ziemnym, wiesz, no, mając powiedzmy, strzelam teraz 30 lat, no to raczej nie osiągniemy sukcesu w tenisie ziemnym. Ale mając 30 lat i zaczynając grać w szachy, można swoje jakieś tam fajne cele jeszcze zdobyć, myślę. Czy goniec F4? Ładnie się broni tutaj. No, widać spoko. Tutaj odcięcie tlenu do pionka D2 i wieża będzie go zawsze męczyła z tyłu, więc myślę, że białe mają szansę zremisować tę partię. Remisik, no tak, fajnie. Fajnie się wybronił arcymistrz. Dobra, zerknijmy może na. O, na Klaudię zerknijmy. Klaudia gra tutaj białymi. Ma dwa pionki więcej w końcówce. No, kwestia techniczna, nie? No, witam cię, Gambit Kreta. Skąd jesteś? No, z jakiego kanału, powiedz mi? Kelnerze 55 lat, co za stary? Nie, nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że wiesz, w pewnym wieku, na przykład w jakimś tam sporcie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć jakichś tam swoich wysokich celów, tak? Nie chcę tutaj naprawdę porównywać, kto ile ma lat i co może zrobić, tylko tak teoretycznie mówię. Ja, słuchajcie, pamiętam, nie pamiętam nazwiska tego pana, ale no powiem tak, facet miał 78 lat bodajże i zaczął dopiero grać w szachy. I słuchajcie, chyba w 2 lata, czy coś takiego, może mylę, plus minus tam 2-3 lata mylę może jego wiek. I chyba z 2 lata pograł w szachy, zrobił trzecią kategorię, jeździ po turniejach, cieszy się tą grą, w ogóle rewelacja, nie? Tak, w Stanach siedzi, tak. Może im jest się starszym, to spokojnie się podchodzi do gry i sama nauka może być przyjemniejsza. Wiesz co? Na pewno osoba dojrzała, przynajmniej wie, czego chce. I jest tego świadoma, że szachy na pewno wymagają wtedy więcej cierpliwości, czasu. A młody człowiek może się podpalić, spalić, zapalić, odpalić i nie grać w szachy. W ogóle wiele takich przypadków było. Ciśnięcia zawodników, a no tak, tutaj będzie Klaudia próbowała jakieś opcji jeszcze. Będzie ciężko. Tutaj grozi wieża C4. I jeszcze i tutaj grozi bicie. No wieża C4 i remis. A, tędy też można. No tak, że ty jesteś od krecika. No dlatego po gambicie kreta, po niku stwierdziłem, że musisz być od niego. No witam cię serdecznie. No dobra, tutaj jest totalny remis. Tu wystarczy sobie wieżą nawet chodzić tędy. Bez znaczenia. Oczywiście, no tak, wymiana też. I król może się trzymać rogu. No dobra, tu sobie tą partię wyrzucimy, bo tam już jest remisik. Coś tam odświeżymy. Jeszcze Klaudy nagra. Dobra, i partia runda numer 7 za chwilę, a więc 7, 8, 9, jeszcze 3 partie nam zostały. Szachuś jest na którym miejscu? Na 13. No to gonimy. Night Wizard. Dzień dobry, życzę powodzenia. Z kim my tutaj gramy? Też się nie dowiem. Dobra. Obrona królewską indyjska czy Greenfeld? Greenfeld. Ok, skoczek. Spróbuję H4 zagrać. Kiedyś trochę patrzyłem ten wariant, ale na arcymistrza. Dobra, poszedł tak, to idziemy tu. Sobie staniemy aktywnie. Jak zagra tu, to wrócimy chyba. Chociaż z drugiej strony, po co wracać, jak można tak? Dobra, E3 poszło, tutaj bronimy, tutaj broni. Dzięki, poga.
Jeżeli czas pokazuje błąd, jak ktoś w kit gra gońcem nogi 7. Tak, ale to jest no, głupi silnik, tak powiem. No, silniki tak patrzą, no. Co jest bzdurą. Myślę, że nieco zaskoczyliśmy tutaj czarne tym ruchem H4. No to hop, idziemy hetman B3. Bo po gońcu zawsze G4, oczywiście tam i widzimy tego pionka, ale zawsze jest taki skoczek E5. Skoczek, a tu pionka nie biorę przypadkiem? Niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety. Czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety? Biorę pionka. Wystarczy włączyć sobie książkę, otwarć podczas analizy i weryfikujesz ten silnik. Aha, Kuba tutaj na straży. Kuba, grasz w tym turnieju? Grasz chyba, nie? No dobra, to wiadomo, tutaj, no to muszę wrócić, no i to wracam. Nie grasz, ok. I w takich sytuacjach, gdy przeciwnik tutaj pionka oddał, to na pewno będzie szukał kontry. Słuchajcie, chyba hetman B5 zagram, żeby wymienić zwyczajnie hetmany mieć z głowy. Zawsze można pewnie lepszy ruch wymyśleć, ale zagrajmy tak. Ja chcę wymienić te hetmany i mieć z głowy. Oczywiście gońcem, 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 gońcem. Pion więcej, więc ta końcówka powinna być spoko. Jeszcze E6 zagrał. Tu gdzieś się będzie chciał. Wiecie co? Król E2. Nie zrobię roszady, jest mi roszada niepotrzebna. I przerzucimy się, myślę, na wieżę na C1. Na wolną linię. Ok, druga wieża. Zagramy drugą wieżą, no tak mi się odruchowo chce zagrać figurą jeszcze jedną. No tak, będzie chciał tutaj wymienić. A wiecie co, może tak wybić? Wybijemy to. Wybijemy to i zagramy tak. Aj, może źle zagrałem. Jednak. No właśnie. Tylko plus jest taki, że ja mogę wymienić jedną wieżę. Tylko czy ja chcę to zrobić? Jednak chyba ta wymiana nie była najlepsza. Ale wróćmy, dobra, wróćmy. Mamy piona więcej, trzymajmy pozycję. Gonię C7, gonię C5 za chwilę, jak się uda. Jeżeli skoczek na B6 pójdzie, bo takie są pewnie plany czarnych. Zawsze skoczek E5 za chwilę można zagrać. Żebym tylko nie przekombinował. Dobre figury tutaj trzeba wymienić. Okej, poszło tak. No więc... no co? No to co grać tutaj konsekwentnie? Czy B3? B3, a może tak? Może tak, słuchajcie. Nie, tutaj nie. Dobra, gramy tak. Pierwsza myśl była taka, to tak zagrajmy. I goniec C5 chcę wrzucić. Męczyć skoczka. Dobra, tutaj. Nawet jak tak zagra, to może B4 przykurzyć. Ciężko powiedzieć. No jak zagra tu, to pomyślimy. Może goniec D6 nam chyba nie zrobi, albo goniec na A3 nawet. Ten goniec to po prostu po tej diagonali trochę może będzie silniejszy. No ta wymiana gońca za skoczka może nie była najlepsza. Tutaj wymiana. Dobra, ten ruch widziałem, to ja sobie to spokojnie zbiję i B3. I teraz tak, przerzucić skoczka, czy zagrać tak. Różnobarwne mogą mieć skutek trochę cięższy. Zawsze mogę spróbować. Dobra, tutaj to tak. Koniecznie. Jak wymieni, to król bije. To piona trzeba bronić. I chyba skoczkiem teraz się przerzucimy. Tak, skoczkiem się trzeba będzie teraz przerzucić. Idziemy skoczkiem i tutaj grozimy. Chociaż on jeszcze ma taki ruch i wtedy nie mogę tu, bo jest. No właśnie, uciekł, uciekł, uciekł. Uciekł, ptaszynka. No hop. F3. F3? F3. Musimy bronić, zwolnić skoczka z obowiązku obrony. Wieża D8. To skoczek tu. Wieża D7. Zresztą mam taki ruch. Nie, nie mam. Mam. Mam? Nie mam? Nie wiem. Ciężko powiedzieć.
Sprytnie, sprytnie tutaj ze mną pogrywa. Gramy tak, żeby przybronić końca, bo tam groziło bicie na... Ojejku, i tak grozi bicie na d4. Co ja zagrałem? Widzicie, jaka ze mnie sierota? Będę musiał męczyć. Na szczęście mam skoczek b3, przytrzymuje wszystko. Nie zagrał tam, nie widział. Nie widział. Nie widział. Gentleman z niego. A witam cię, Kosmalow. Cześć, cześć. Denerwuje pana, że krecik wybił się w takim szybkim tempie? Absolutnie. Absolutnie. Kompletnie nie. Naprawdę. Życzę mu powodzenia. Niech się chłopak rozwija. I... Niech się rozwija. I... Zabrakło mi słowa. I... I realizuje. O. No to hop. Teraz pytanie, czy gońca zbijać? W zasadzie różnobarwne gońce powstaną, to chyba nie. Dobra, idziemy tak, zdwoimy wieżę. Oczywiście ja tu się chyba teraz bawię za darmo. Mogę dużo zrobić posunięć. Okej. Okay. To przytrzymam, to po prostu przytrzymam, to jest bardzo niewygodne dla przeciwnika. Jak goniec będzie chciał zbić skoczka, to ja zawsze pionem odbiję. Okej, to idziemy chyba teraz na wolną linię w takim razie, skoro linia się otworzyła. Czy widziałem partię z obozu, gdzie francuski Żyd grał z SS-manem? Taki piękny motyw Marenczelo. Tak, coś tam Marenczelo robił, no. Ciekawe, ciekawe to było, tak. Bardzo, bardzo ładny materiał zresztą. Piękny materiał to był, przepiękny. Taki ruch istnieje. Muszę tak i tak potem. Bo tutaj wisi. Ale z drugiej strony... Moment. O czym my rozmawiamy? Przecież tutaj wisi goniec. Hello. Zagra gońcem. To ja sobie wierzę na A7. Nie no, myślę, że to jest łatwa wygrana. Dobra. Wieża A7. Wieża B8. Zawsze tutaj istnieje posunięcie. A nawet tak, proszę bardzo. A tutaj? Otworzę pozycję. Moment, a tu? Dobra. Jedziemy D6. No, wiele młodszych osób, mam nadzieję, że się zainteresowało szachami. Niech z tych dziesiątek tysięcy ludzi tam ktoś zostanie. No dobra, udało się wygrać. I zostanie przy tych szachach, to będzie... Duży sukces, pewnie. No i świetnie. 5 na 7. Wprawdzie tylko z tych lepszych rankingów, powiedzmy, grałem z Claudią. I teraz przypadnie mi pewnie jakiś dobry zawodnik w sensie rankingowym. Firuzja, jego zachowanie na turniejach. Według mnie spoko, on jest młody i też emocje szargają. I to jest taki typ... Który, źle to brzmi, typ, ale chodzi mi o porównanie. Kasparow też jest narwany, był narwany. I myślę, że, wiecie, Carlsen też jest narwany, jak mu coś nie wychodzi i nie potrafi przegrywać. I Firuzja ma też to w sobie. Więc absolutnie żadnych skandalów. Te podarcie tego blankietu na turnieju było uzasadnione, bo sędzia podjął złą decyzję, więc myślę, że ja bardzo lubię Firuzję i kibicuję mu również. Zresztą jego gra jest na tyle mocna, że się świetnie to ogląda, naprawdę świetnie. Oby, oby. Pewnie, że tak. A dzięki. No spoko, kubeczek. Mówię, kubeczek od mojej szanownej małżonki. Dobrze, bo pojemny, nie trzeba po herbatę trzy razy biegać. Czy potrafię przegrywać na ważnych turniejach? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, generalnie raczej tak, ale wiadomo, że się przeżywa.
przeżywa się takie ciężkie porażki, ale myślę, że to już nie jest tak jak kiedyś. Chociaż ciężko powiedzieć, ja zawsze w miarę byłem opanowany. Kwestia rozładowania tych złych emocji. Różne są na to sposoby, na pewno, wiecie, no, worek treningowy, tak, na przykład. Wydaje mi się, że trzeba przyjąć to na klatę i jak się dąży do swojego celu jakiegoś tam tymi kroczkami mniejszymi, większymi, to zawsze po drodze będą przeszkody i wystarczy tylko je usunąć z drogi i na pewno wszystko się powinno ułożyć. To jest bardzo łatwe w teorii. W praktyce jest to nieco trudniejsze, ale trzeba się tego trzymać, według mnie. I jechać do przodu. No Carson, tak, Carson to jest, wiecie, to trzeba brać poprawkę. To jest mistrz świata, przedsiębiorca, fantastyczny gość, jeśli chodzi o szachy. Nie znam osobiście, ale w szachy wymiata po prostu jak komputer. A tak by the way, już chyba zauważył, że wulgaryzmy mu szkodzą i trochę się kontroluje. Możliwe i fajnie, jeżeli będzie się kontrolował, to będzie super. Ostatnio nawet jak ktoś z jego gości przeklinał, to zwrócił uwagę na wizji, więc powinno tylko być lepiej. Ja uwielbiam się pośmiać, mimo że nie mam już 14 lat. No tak, Ireneuszu, pewnie tak. Jeśli to się zmieni, to będzie według mnie miał ogromny sukces. Ogromny. Ogromny. I życzymy mu powodzenia. No, wiecie, z tą kontrolą jest różnie, nie? Każdy, kto ma ambicje, ma problemy. W jakimś stopniu przeżywa w związku z przegraną. To naturalny odruch ludzki. No, Dem VT, trafiłeś w dziesiątkę. Piękne zdanie. Piękne zdanie. Dzięki za nie. To wszystko wyjaśnię. Ja się tu produkuję, gadam naokoło, a ty powiedziałeś to bardzo ładnie. Napisałeś świetnie. No, NMA się nie dostaje. Takie kategorie się zdobywa, walczy się o nie. W wieku lat 19 zdobyłem mistrza krajowego. No i tak 15 lat tego progresu nie zrobiłem, a z tego względu, że nie uczestniczyłem już tak na poważnie w turniejach. Grałem, ale nie miałem ambicji na wyżej. Teraz mi się ta ambicja zrodziła od 2 lat mniej więcej, czy tam półtorej, jakoś tak, może od 2. No i staram się jakoś to tam próbować progresować. Jeszcze jakieś partie trwają? Trwają. Cóż to za pozycja? Chyba czarne mają wygraną. Chyba, że tu kwestia. Nie. Oj. Oj, oj, oj. No to jest wygrana czarnych. Powinna być według mnie. No tak, król idzie. Tam sobie może iść, nie? Szach, bardzo ładny szach. Jeszcze odcięcie. Świetnie. Król idzie tutaj. No koniec partii. Pionek. Aha, król będzie szedł w tę stronę, do tej wieży. No pewnie, najprościej. Tak jest. No i drak, słuchajcie, o 6,5 na 7. Lideruje również. Dobra, runda numer 8, przedostatnia przed nami. Gambler.pl. Kim jest ten zawodnik? Czy ma imię, nazwisko? Nie ma. Dobra, lecimy. Jaki debiucik będzie tutaj? Zobaczymy. E4, to zagrajmy C5. Dobra. Hop. C3. No grają tak często, grają. Tutaj. Aha. Skoczkiem sobie zagrajmy. Jak zagram tak, to będą takie struktury francuskie, których nie za bardzo lubię. Ale zagrajmy tak. Zagrajmy, dlaczego nie? Zbił, no właśnie. Pytanie, czy skoczkiem, czy pionkiem? Nie, no chyba z pionkiem, żeby gońca wyprowadzić. Co myślicie? Nie, no skoczkiem. Raczej.
I Ema, tak, będę próbował zrobić. Witam cię, Sol, witam cię. Dzień mija dobrze, gramy już drugi turniej, troszkę taki maraton nam się zrobił. Walczymy. Wybijmy to. No, wybijmy to, okej. Zagram tak, spróbuję wymienić te hetmany. No, pozycja jest według mnie równa. Znaczy, białe mają ciutkę lepiej, chociaż teraz już według mnie jest w miarę równa. No, widzę, że przeciwnik myśli tutaj może o remisie. Zrobię tę roszadę. Wyprowadźmy gońca. Tutaj? Skoczek D5. Ha, goniec pójdzie. Na D6, wieża E8. Normalna sprawa. Tutaj sobie zagrajmy. Właśnie tutaj zagrajmy. O, właśnie, tak. C4 nie można. Wieża E1 raczej, bo jak... No właśnie, właśnie, właśnie. I gdzieś tam aktywnie, może tak? Tak niestandardowo będzie to stało. Z drugiej strony... Może wieżą sobie zagrajmy. Tutaj będziemy na punkt jakiś napierać. Tak grozi już. Już grożą jakieś opcje. Trzeba uważać. No, uciekamy. Zawsze już coś takiego istnieje. Ja myślę, że czarne tu się nie powinny obawiać w tej pozycji. No, wzmocnijmy goniec F6, bo trzeba tak zagrać. Wieża D8 może z planem. Ciężko powiedzieć. Goniec powinien uciec. Pewnie na B3 jakieś, albo tutaj. Wymiana. No chce wymianę, to ją dostanie. No i cóż to za pozycyjka, nie? Cóż to za pozycyjka? Spróbujmy postraszyć. Jakiś taki ruch to tu. Coś tam wymusić z osłabieniem. Taka trochę równina tutaj nam powstała. B6 tak może. Tutaj nawet. Ale zaraz. Nie mogę zbić i zagrać tu. Poczekajcie, bo to jest tak. Mogę zbić. Jeżeli zbiję gońcem, to wchodzę tutaj i ma problemy. Jeżeli zbiję na D1, to on zbije, ja tutaj. On zagra. Wieża D4 może też zagrać. Wieża D7 powiedzmy. Bicie to, to. No dobra, lecimy. Oddajemy linię. Gramy swoje. Wieża D4. Wieża D7 zagrał jednak. No muszę uważać właśnie. Zbicie, zbicie. Zbiję. Jest jakaś moja szansa. Ton przepchał, ale jego problem tam. Kto ton gońcem zagra? W tym jest problem właśnie. G5, jeżeli on zbije, to tu. No dobra, G5. Bij pionka, ja muszę na aktywność tam wlecieć. O ile zbił, nawet się nie zastanawiał. No wiem, te trzy piony wolne są straszne. One są straszne, ale to jest jedyna moja szansa. Teraz
Wieża D2 ma szansę tutaj. Zagrałem G5, bo po takim ruchu bije i król będzie w pułapce. A jak zagra goniec B3, to ja zawsze jednego pionka chapnę i będę groził na B1. No tak, według mnie chyba tu jest dobrze. Chyba tu jest dobrze. Te G5 też dobre, bo zawsze nie dostaję mata, tylko królem uciekam na G7. Dobra, on tu będzie grał gońcem, ale nie może tam zagrać. No tak, muszę, bo wieża D7 będzie groziło. Teraz jakiś szach tutaj grozi. O, właśnie. Coś grozi, na szczęście, że coś grozi, jakaś kontra mała. Ale królek pójdzie w tę stronę, to ta kontra może zniknąć. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak musiałem chyba zagrać. No właśnie, no właśnie. Tutaj. Ciężka sprawa. Z tym gońcem przede wszystkim. Jakby to go ugryźć tutaj? Tak. Tak. Może tutaj to za dużo ruchów jest. Tutaj to tutaj zagra. Też nic z tego nie będę miał. A tu? Może tak. Może tak. Chodzi o to, że jak on tak, to mat jest. Ten pionek nie, jak pionek ucieknie, to zbije. Więc może teraz coś tutaj wykombinuję, złoczymy. Bo inaczej teraz wieżą chyba musi zagrać na C. Jak zagra wieżą, to ja sobie A5 podciągnę. Kurczę, dobrze zagrał. Ale dobrze zagrał. Tego nie przewidziałem. Kompletnie tego nie przewidziałem, muszę przyznać. Ale tak, tak i tak. I może coś się uratuje. Tutaj ten pionek jest bardzo szybki. Ok. Tutaj po to idę. I co teraz? Tu grozi mat. To tu nie zdąży. Ok. Wygląda to obiecująco, jeżeli tu pójdzie. No nie może tam, musi pilnować D1. Zbił. Oto hop. I grozi tutaj. Musi chyba zagrać. No właśnie. Pionek rusza, ja daję szacha, gram wieżę C1. Pionek tutaj, król. Czy on mi doprowadza tego pionka? Nie wiem. Co to za poza? Żebym tylko nie przekombinował. Zobaczcie, ten goniec też za bardzo nie ma opcji. Może jakoś tu go próbować. Król nie ma opcji. Próbować go jakoś technicznie. Tutaj może królem spróbować. Jeszcze może pionek pociągnąć. Taki mały cugcwang powstaje. Czy on się tu jakoś wybroni? Mam nadzieję, że nie. On przejdzie. Aha. Mam plan. Tu. A nie, mata nie ma. Kurczę. Królem. Jak zagra tu, to ja skoczkiem. Tego piona zdejmuje. Ile mam czasu? 50 sekund. 56, ale plus 2 sekundy to dobrze, chociaż pół. To może w miejscu też sobie tańczyć. Generalnie chyba wieżówka jest dobra. Tu i tu nawet mogę próbować grać. Za cenę tego piona. Ha. Tak. Przecież może H5 niepotrzebne w tym wypadku było.
Niech być niepotrzebna. Ciekawa końcówka się porobiła, naprawdę bardzo ciekawa. No właśnie. Chyba tak muszę i wybicie. Zgramy tak. Na wyczekanie. Oczywiście jak on mi zbije tutaj, to ja zbijam tu. Właśnie. Mało mam czasu, nie? Kurczę. Jest. Mam go tutaj. Dobra, trochę będzie lżej grać teraz. Chociaż ten pionek też znowu będzie zasuwał. Kurczę, felek. Dobra, tutaj. Wezmę tego piona, będę miał już kontrolę nad królem troszkę. No nieźle. Szach. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Chyba nie był najlepszy. Tutaj bronimy. Męczę się okrutnie w tej końcówce. Czas spadł mu, ojej. Czas spadł. No powiem wam, ale była końcóweczka. No fu, 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 fu. Działo się, działo się. No, powiem wam, dobrze, chociaż ta partia była wygrana, ale ciężka, ciężka. Na taki czas to mi jest bardzo trudno grać. Już zerkam na końcówkę, jak to pokazuje. Cały czas przewaga w ogóle czarnych, nie? Czułem, że to jest dobrze, tylko kwestia wyciśnięcia. Skoczek D5 puścił, no to powinna być łatwiejsza już wygrana, tak? Skoczek F4, bo chodzi o to, że ten król jest w więzieniu tak zwanym, tylko ten pionek jedyna szansa białych. Król G6, tylko z jakim planem król G6? Bierze A2, dobrze, król G1. Król G6 z jakim planem? Nie wiem, aha, z planem bronienia piona i tu coś tam. No tak, ale to dokładnie trzeba było grać. Koksem jestem, nie zmienia się. Gdzieś to już słyszałem. Przestańcie. Tak, cały czas dobrze, skoczek F4, tu wypuściłem, no tu wypuściłem właśnie tego piona, a wy zobaczcie, jest pełna kontrola, wystarczyło faktycznie tutaj zagrać, bronić piona, to jest dokładne już ruchy trzeba wykonać, bo ten pionek nie ucieka. Aż tak szybko. Tu już jest wypuszczony. No tak, pokazuje bicie tutaj gońca, zagrać tu i wieżówka raczej remisowa, 2 na 1. Dlatego zagrałem skoczek F5, żeby próbować jeszcze zamieszać, bo jakby końcówka była prostsza, to by partia się skończyła pewnie remisem. No i tu mu spadł czas, a jest remisowa według silnika.
No, na blicu różne rzeczy się dzieją, na klasykach dzieją się też inne troszeczkę, bo niedokładnie. No dobra, 6 na 8, jeszcze jedna runda. Przypuszczam, że dostanę jakiegoś lidera teraz. No ale poszło po naszej myśli póki co. Okej. Chociaż tyle dobrego. Tu jeszcze partia. Mat w jednym? Goniec C7. Nie widzi? Czy specjalnie czeka? Co jest? Specjalnie czekał. No tak się nie robi. Nie no, żartuję. Każdy ma prawo już tam sobie grać jak chce. No i gram z Forever Youngiem. Cóż to za zawodnik? Nie wiem, ale ma 7 punktów. Dużo. Lecimy. Tak, i zobaczymy, jaki tutaj wariant wybierze przeciwnik. Dziewiąta runda to jest chyba, nie? Taka decydująca w sumie o dobrym miejscu w turnieju. No właśnie. Gambit hetmański mamy na szachownicy. Przyjęty. Tak, mogę spokojnie grać. Tylko wiecie, że mi się spokojnie grać to nie chce, nie? Więc zagramy goniec G5. No ja tam widzę jakieś takie opcje A6, B5 pewnie. Przeciwnik chce sobie grać spokojnie. Zagramy E3 teraz z biciem pionka. No i dobra, pozycja taka, myślę, że jedna z przyjemniejszych. Wybijmy tutaj. Okej. Wybijmy. Hetman wybił. No dobra, teraz końcówka. Kwestia tego, czy wybić tutaj. Ale zaraz, ja mogę tak zagrać, ale dostanę szacha. To nie będzie dobry pomysł. Mogę też tak zagrać. Też dostanę szacha. To nie będzie dobry pomysł. Próba zbicia. Dobra, dobrym pomysłem pewnie będzie zrobienie roszady. Ale dostanę B5 pewnie. Nie dostałem B5. Ten ruch może być lepszy. I teraz jest kwestia, czy A3. Ciężko mi taki ruch zagrać. Takie równiny tutaj występują. No ale A3 trzeba, bo B4 też muszę grać dosyć symetrycznie. Okej. Goniec E2. Michał Krasenko w takich pozycjach bardzo dobrze się czuł. No B4 zahaczmy. No właśnie. Jak to dalej grać, żeby coś progresować? Skoczek D4 może. Wieża C1. Bardzo symmetric position. Przerzućmy skoczka gdzieś tam. Bardzo dobrze Michał Krasenko wgrał takie pozycje i Robert Kępiński za swoich dobrych czasów. Fajnie by było tutaj ustawić tak pionki, żeby ograniczać figury przeciwnika. To nie będzie proste zadanie. No właśnie, bo tutaj się goniec przerzuca, zobaczcie, bardzo sprytnie zresztą. No wieża D1. Grajmy aktywnie. Gdzieś tam coś trzeba policzyć zawsze. Mam trochę mniej czasu. Goniec B6 to tak może? Wymiana tego gońca. No i właśnie nie wiem, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Skoczek może D5 jest taki ruch. Goniec jest tutaj niebroniony. I mogą być z tego tytułu pewnie jakieś problemy. Chociaż to też nie wiadomo, czy to jest ok. No
właśnie, zagrał inaczej. A tu? Dlaczego by nie? Podważamy punkt B5, jeśli bije. A. Sprytnie. No dobra, hops. Dobra, okej. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zawsze też tam zbiję, tylko ten pionek jest szybszy nieco. Aha, wymienił. No muszę wybić pionkiem, tu goniec wraca do łask troszkę. Co? Dlaczego nie mogę wziąć piona? Tutaj? W ogóle? Chyba tak. Biorę pion. Wprawdzie te piony nie są takie najlepsze, ale no właśnie. Twarda obrona będzie mnie czekała. Kwestia, czy ja zaprogresuję. Będzie ciężko. Teraz podprowadzę króla oczywiście. No, przeciwnik rzuca remis. Mam taki plan, żeby tu zagrać. Tak i tak zagramy sobie. Z pionek więcej. Teraz taki ruch grozi. Z wymianą. Pionek jest zdobyty. Tu? W ogóle tu mam zagrać? Czekajcie, a może tu w ogóle zagrać? Grze C8 wydaje się sensowne. No, ale zagra bierze B6, a gońcem na przykład tu sobie zagram na E2 i według mnie jest to wygrana pozycja. Tylko kwestia techniki. No i przeciwnik będzie nieco skrępowany. Wybił jednak. Wybił. No chyba to była dobra decyzja z jego strony. Teraz pytanie na ekranie. Myślę, że H4, żeby tego pionka... Ale to on zrobi sobie wolnego pionka. A to nie szkodzi. To nie szkodzi. Zagrajmy tak, H4. H4 gramy. Tutaj na pewno jest bezpieczna pozycja. To nie ulega wątpliwościom. Ale i w bezpiecznej pozycji może być różnie, pamiętajmy. Tak, żeby tutaj grać, nie? Albo zasuwać pionkiem szybko, jak się uda. W takich końcówkach ważne jest to, żeby mieć pionki na czarnych polach. Wtedy przeciwnik ma ciężko. Jeżeli mamy gońca białopolowego. Tu jeszcze po takim ruchu nawet jest szach, ewentualnie tutaj. Tylko muszę brać pod uwagę szybką akcję. Gratulacje, Sito. Dobra, poszło tutaj, więc ja mogę sobie zagrać tak, wziąć tego pionka. Król tu się będzie chciał przemieścić.
prawdopodobnie, ale to ja. Aha, wybił. Wybił, wybił. I król przejdzie pewnie. A to ja mogę zawsze tak zagrać. I zdążę tego pionka wziąć. Staram się też grać tak, żeby przeciwnikowi nie dać. Zobaczcie, jakie szczerbate piony w ogóle, cztery wyspy pionowe, nie? Śmiesznie to wygląda bardzo. Zgramy tak i tak. Jeżeli król tędy przejdzie. A w ogóle, jeżeli tędy król, to ja tutaj zagram. I koniec partii. No to jest koniec partii, to jest wygrana partia, słuchajcie. 2 minuty, spokojnie. Aby się tylko myszka nie omsknęła. I będzie git. Poddał, poddał. No, powiem wam, jestem bardzo zadowolony z tej partii, bo tutaj jednak, no nie chcę nieskromnie powiedzieć, ale technicznie w końcówce udało się przeciwnika tutaj nieźle oszukać. Znaczy, on popełnił błąd przede wszystkim, ale to jest kwestia też, żeby dobrze wykorzystać. No, jestem bardzo zadowolony, zaraz zobaczymy. To będzie przyjemny widok, które miejsce zajmiemy. Na razie jestem piąty, ale trochę spadnę. No, 7 na 9 to jest dobry wynik, oczywiście ja nie grałem z tymi najlepszymi. Po porażce z Claudią udało się tutaj ładnie wyciągnąć to troszeczkę. No fajnie, cześć, maksymalna moc. No, także wynik chyba w miarę przyjemny. Na szczęście. Słuchajcie, czekamy jeszcze chwilę. No dobra, jest dobrze.